Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest moja Vita. No tak, moja Vita, znaczy dokładnie mówiąc to Vita TV, bo z Vita oczywiście się nie da nagrywać. I pewnie się zastanawiacie, o co tu chodzi, znaczy pewnie się nie zastanawiacie, o co tu chodzi, bo widzieliście tytuł filmu. Ostatnio sobie pomyślałem, że po prostu... Ludziom się pewnie cały czas nudzi, jak jest cała ta jedna seria. Czyli właśnie w moim przypadku tutaj powiedzmy Sonic 06 jest obecną serią, która trwa już troszeczkę długo. Między innymi też przez to, że cały czas sobie przerwy robię. I stwierdziłem, że pewnie mogłoby to jakoś pomóc, żeby wiecie, wszystko było takie fresh. Znaczy akurat w tym wypadku to nie jest takie fast fresh, ale jakby to powiedzieć. Żeby jakoś urozmaicić oglądalność na moim kanale, to stwierdziłem, że może trochę powrócę do tych kilku let's play naraz. Wiecie, tak małymi kroczkami, ale no. I po prostu teraz zrobimy to z grą, którą dawno temu nagrywałem i miałem oryginalnie plan, żeby zrobić z jej innej wersji, ale stwierdziłem, że biorąc pod uwagę, jak się zmieniło od tamtego czasu, kiedy tamtą wersję nagrywałem tej gry, to przejdę, że tak powiem, z powrotem do niej tak troszeczkę bardziej z krytycznym podejściem, że tak to mogę nazwać. Czyli oczywiście mówię o Rayman 2. The Great Escape, albo Wielka Ucieczka. Oryginalnie miałem plany, że jak zrobię kiedykolwiek znowu tą grę, to albo to będzie z wersji PC-towej, albo to będzie z wersji PS2, czyli z Revolution. Ale jakoś moje PS2 nadal nie ma dysku nowego, a PS na PC-cie nie chce mi się tego ogarniać, to stwierdziłem, że wrócę sobie do tej wersji i zobaczę, jak bardzo krytycznie może moja opinia co do niej się zmieni. Bo oczywiście to jest technicznie rzecz biorąc najgorsza wersja Raymana 2, jaka jest. Ja tego tak za bardzo nie uważałem wtedy, a od tamtego czasu grałem w nią może z raz. Czyli od tych dobrych 5 lat. Jeszcze dodatkowo wtedy ten let's play to był post commentary, a nie live commentary, więc to się wiele rzeczy zmieni. I chyba był nagrywany z PS3, tak, był nagrywany z PS3, więc teraz nagrywamy z PSP, który jest w Vicie i nagrywamy. Bardzo też w sumie na to czekałem, bo jak wiecie dobrze, ja mam schakowaną Vita TV i Vita, no jak można widzieć, bo to raczej nie jest normalne na normalnej konsoli. Czekałem bardzo na to, aż zostanie jeden plugin wypuszczony. Plugin oczywiście zmienia trochę, jak system działa, przez to, że będzie się po prostu w normalnej rozdzielczości wyświetlało, co jest na Vicie. Bo szczerze powiedziawszy, skalowanie obrazu w Vicie nie jest dobre, w sensie w Vicie TV. I po prostu lepiej to już zrobię w Vegasie niż tak zrobię. Więc tutaj za bardzo nie ma co więcej robić, oczywiście włączę wibracje. Sound stereo. Coś tu jeszcze jest. Nie za bardzo. Stenterski mi nie jest potrzebny. Angielski oczywiście język. No i cóż, zaczynamy. Oczywiście są loading screeny. Znaczy w każdej wersji są loading screeny, ale no. Ubisoft presents. Rayman, look what the pirates have done to our world. Oj, no zapomniałem, jak wyglądała pokazówka. Anguish and pain, haunted by evil. Że jest kompletnie inna w wersji PS1. A dark place, teeming with fierce monsters. Nothing can stop them now that they've captured you. They've taken everything and reduced our people to slaves. The robots search for innocent prey. In the chaos, they exploded the heart of the world.
Nadal jestem ciekaw, tak naprawdę, dlaczego zrobili tak osobną wersję kompletnie. No to jest jedno. No wiecie. PS1 spokojnie mógłby uciągnąć Raymana 2. Znaczy, może trochę bardziej zdanskajowanego niż taka wersja N64, ale całą grę powinno to wyciągnąć, a tak naprawdę jedyne, dlaczego zostało to tak zostawione, to jest dlatego, że voice acting został dodany. I według mnie to jest przyczyna, dlaczego tak zostało zrobione. Wiecie, już nie było tak naprawdę miejsca na nic, tylko po prostu właśnie, no, macie voice acting, ale tak 40% gry nie macie. Dodatkowo nie jest to za bardzo długa gra, więc stwierdziłem, no właśnie, chcę trochę więcej zrobić takich krótszych gierek wraz z tymi gierkami takimi długimi, jakie robię przeważnie. Boże, taka scenka chodzi w 5 FPS-ach. Glovox, No, not the end. Glovox bring good gift from Lee. Lee the fairy? Nie lubię voice actora Glovox. A silver lamb. Incredible. I can feel its energy building up in me. Now I can shoot with my fist again. Glovox was saved. Yahoo! Let's go see Lee. She'll give me all my powers back. Dobra. Więc mam normalne sterowanie. Pamiętam, że tutaj było coś takiego dziwnego, że wiecie, można niby analogiem sobie sterować Raymanem i tak dalej, więc jest fajnie, ale z jakiegoś powodu jedyne, co można robić analogiem prawym, to strzelać. Nie wiem, czemu to zrobili. Oczywiście kamera jest na R1 i L1. Co jest... Nie wiem, dziwne mnie, że tak... dziwne według mnie jest, że nie pomyśleli... Ten drugi analog nic nie robi. Co możemy zrobić? No nie wiem, no może dodać kamerę. Nie, to jest głupie. Dodamy do niego strzelanie. Znaczy niby do spamowania, I guess, chociaż nie wiem. Wydaje mi się, że spamować lepiej można... kwadratem. Ale dobra, jedymy. I nie jestem do końca... Wiem, że Revolution miała już tego gościa, który robił Raymana już dalej, czyli w Raymanie 3, Raymanie Szalone Króliki i tak dalej, i tak dalej. A to chyba nie jest on, to jest chyba inny aktor. I szczerze mówiąc, nawet okej brzmi, trochę tylko czasem... jakby to powiedzieć? A, właśnie. Jego aktorstwo czasem nie jest do końca dobre, jak na przykład tutaj krzyczeć nie umiał. Za bardzo. Jak trochę to brzmi sztucznie, czasami linie, w jakich mówi. O Boże, ale to będzie krytyczny let's play, oh my god! Ale szczerze mówiąc, prostsza grafika w wersji na PS1 nawet mi nie przeszkadza. Ma taki swój charm, nawet bym powiedział. Szczerze powiedziawszy, bardziej mi się podoba to, jak to Rayman na PS1 tutaj zrobił. Znaczy, wersje inne są większe, ale nie wiem, podoba mi się tutaj dodanie tej górki z wodospadem. To chyba inne wersje tego nie miały bodajże, więc to mi się podoba nawet.
Szkoda, że Revolution tego nie dodał, tak wiecie, bo Revolution to jest takie, taka ostateczna wersja Raymana 2. Więc jeśli już mieliby to remasterować, to wolałbym, żeby wersję właśnie Revolution wyremasterowali, a nie zwykłego Raymana 2. I właśnie fajnie by było, jakby takie fajne dodali rzeczy. Ale dobra, idziemy dalej. Oczywiście wszyscy znamy, jak to leci, przynajmniej w wersji... Znaczy, wersja PS1 nie jest aż taka, powiedziałbym, że znana, jak wszystkie inne wersje. Raczej albo ktoś grał na PC-cie, albo na PS2 już. To jest bardziej prawdopodobne. A na PS1 rzadko kiedy spotykam jakąś osobę, która gra w wersję na PS1. Ewentualnie właśnie to jeszcze N64. Powiedziałbym, że w Polsce by to było bardziej prawdopodobne, bo... chciałem coś zrobić trik, ale się nie udało. Że chciałem zrobić... Co? That's to say we were separated and Co chciałem powiedzieć? Don't worry, kids. I'll bring your father back. But first, I gotta go and find Lee. No właśnie, PS1 było w Polsce bardzo popularne. Have you seen her? Kurde, trudno mi jeszcze skupić, jak gadają tutaj już. I've got to set her free. Robot po prostu. Nie lubię czasem, jak niektóre linie czyta, ale jego głos całkiem mi się podoba, bym powiedział. Że w Polsce to jest bardziej prawdopodobne, że ludzie grali w wersję na PS1, bo jednak to jest... tutaj PS1 było bardzo popularne. N64 prawie w ogóle. Więc no, bardziej bym się tego spodziewał. Jestem ciekaw w sumie. Większa jest szansa, że ktoś tutaj grał w wersję na PS1, nie znaczy od razu, że ktoś grał. This is not easy to say, but I have to tell you this. The pirates have taken Lee to the Fairy Glade, and they've locked her in one of their strongholds. To find her, you'll need to go to the Hall of Doors. The Hall is a magic place. It leads to many other worlds. Only we, the Teensies, know how to get there. The passage requires 10 lums, but I see that you have them. Prepare yourself for a great journey. Nie rozumiem tak naprawdę, dlaczego te kasyki czasem tak strasznie lagują. O Jezu, ten cień, który się nie update'uje. Jeśli chodzi o wysokość, nie, to jest piękny czasem w tej grze. W sumie to też można powiedzieć, że to jest taki let's play, który można porównać sobie, jak się ulepszyłem, jako, można powiedzieć, youtuber, hehe. Safe file sure. Jak się jako youtuber, można powiedzieć, zmieniłem, ulepszyłem, bo to jednak wersję na PS1 nagrywałem dosyć tak na początku mojej historii z YouTube'em. Znaczy pierwszym let's playem to był Ratchet & Clank 1, ale Rayman 2 to chyba był, nie wiem. Jeden z pierwszych na pewno to był mój let's play. Nie pamiętam, jak to dokładnie było. Chyba to było tak, że Rayman 2 to był mój czwarty albo piąty let's play, bo wiem, że chyba był właśnie Ratchet & Clank. To na pewno. Ratchet & Clank to wiem, że to był mój pierwszy let's play. Później było Sonic chyba, Sonic 1. A później w sumie nie wiem, co się działo.
Powinien to w sumie sprawdzić, ale już tyle let's play, można powiedzieć, wywaliłem przez to, jak bardzo mi się jakoś nie podoba, bo wiecie, ja mam coś takiego, znaczy to już kompleks perfekcjonizmu można nazwać, ale są takie let's playe, które wiecie, są złe, bo są tak z czasem, bo jak się człowiek ulepsza, to jednak widzi, jak wcześniej coś zrobił i niektóre mogą tak zostać, że są złe, ale jednak, wiecie, to aż tak bardzo nie przeszkadza, jak one się prezentują, ale są też niektóre takie, które aż gryzą po prostu człowieka, jak złe były wtedy po prostu. I na przykład, nie, Soniki klasyczne, to jest jedna z tych gameplay, jakie sądzę, że ja kompletnie skopałem i bardzo chcę je kiedyś powtórzyć. Znaczy już je niby powtórzyłem, ale no wiadomo. Więc powtórzyć jeszcze raz. No i fajnie by było kiedyś wrócić do tych moich zespołów, żeby zrobić je dużo lepiej niż to było. Niż to było te 5 lat temu. Boże, to szczerze to już jest trochę tak chore do pomyślenia, że ostatnio miałem urodziny. Mam już 20 lat i po prostu tak. Wiecie, trochę to jest takie dziwne, można powiedzieć. O, elektryny. To jest trochę, można powiedzieć, dziwne, tak. Być przy tym YouTubie tak przez, no, dobrą część swojego życia tak naprawdę, bo zacząłem, jak miałem te 15 albo 14 lat, coś w stylu. I teraz nadal, można powiedzieć, tu jestem, bo jak zwykle mam do czegoś słomiany zapał, tak YouTube'a jakoś nie mogę się pozbyć ze swojego życia, bo wiecie, są te moje wątpliwości co do nagrywania i tak dalej, są te jakby to nazwać? Moje przerwy, ale jednak koniec końców zawsze do tego wracam. I nie wiem, można powiedzieć też po części, że to jest zła rzecz, bo nie umiem odpuszczać czy coś w tym stylu, a z drugiej strony można to też odebrać dobrze, że o, że jestem jakiś, nie wiem. Że jednak coś takiego prostego mnie nie zabiło. I nie chciałem tego zrobić. No dobra. Tam zauważyłem, że jest bodajże lumek. Nie chciałem go ominąć. Znaczy nie będę robił tutaj 100%, po prostu będę przychodził Raymana dwójkę, jakbym normalnie przychodził Raymana dwójkę. Więc spokojnie, nie bójcie się, że tutaj będę specjalnie przedłużał, bo coś tam. Po prostu takie wrócenie sobie do tego. Nie, no też. Znaczy, już to chyba trzeci raz powtórzę w tym filmie, ale. No, Rayman 2 to jest, wydaje mi się, dosyć krótka wagierka, więc można by tak urozmaicać sobie oglądanie. Po prostu mój head spray właśnie czymś takim. Bardzo miałem duży problem z wybraniem jakiejś gry. Miałem takie, a nie wiem, a może coś z PC-ta, a może jakiś Hugo nagram. Albo coś. I miałem szczerze mówiąc, bardzo duży problem, tak wymyślałem sobie, a kurde, co mógłbym nagrać. I doszedłem do wniosku, że taki właśnie Rayman 2, taki powrót do tego byłby całkiem spoko. No i jeszcze dodatkowo, nie wiem, może kiedyś też będę robił te inne krótkie gierki, jakieś pomyślałem właśnie, jak Hugo na przykład. Hugo chciałem zrobić w wersji podstawowej. Problem z Hugo jest taki, że szczerze powiedziawszy, jego gierki są dosyć nudne. Jeśli chodzi o te gry 3D, nie mówię tutaj oczywiście o Agent Hugo, ale no, te takie klasyczne, powiedziałbym, Hugo, typu właśnie
3D i Quest for the Sunstone są dosyć innymi grami. Może kiedyś, jak będę miał taki mood na jakieś nudniejsze giereczki, to sobie stwierdzę, a dobra, nagram Hugo. Tyle. Ale póki co chciałem właśnie coś bardziej takiego, wiecie, żeby moją uwagę jakoś przykuła, nie że nagle mogę odpływać sobie myślami gdzieś. Znaczy, niby i tak teraz odpływam myślami, ale to nie jest nadal... Dammit. To nie jest nadal tak źle, jakbym po prostu całą grę musiał tak naprawdę przegadać, bo tak naprawdę nic w niej nie ma ciekawego. Póki co pomidorek zrobił Hugersona i... na razie można powiedzieć, że ja jestem usatysfakcjonowany z contentem Hugo, więc no, ale kiedyś tam na pewno nagram. Tych 2D na pewno nie, bo one są już nudne na stopę. Już nawet nie wspomnę o tym, że mają problemy na modern Windowsach. Ale trudno z tym, jak to mówię. Czy da się tu jakoś... No. Ostatnio grałem w Kangurka KO2. I tam ogarnąłem, że jak się strajfuje i lata, to można dużo dalej polecieć. To jest śmieszne, żeby było. Chciałem zobaczyć, jak się w rejmie nie zbada. Też da. Ale się nie da. Jak to się zbierało? Chyba jakoś muszę skoczyć. O. Perspektywa w tej grze jest zrobiona, to muszę... Dobrze, i teraz moja najmniej ulubiona część Remena dwójki. Czyli ten... Boss? Mogę to tak nazwać? Chyba tak. W wersji PSM to ma chyba pasek życia dodatkowo. O ile mnie pamięć nie myli. Nie ma życia. Ale cóż. Nie lubię bardzo tej... tej sekcji. Jest strasznie powolna i po prostu nie lubię i tyle. Nie lubię i tyle. Dziwi mnie trochę ten odgłos Raymana, bo on trochę brzmi jakby tak... Chciał zaraz się rozpłakać. Takie... Oho! Come on, Ramon. Jedziemy! Come on, jedziemy. I... No nie! Tego się obawiałem. Come on. To była taka hamowa. Była taka hamuwa. Okej, przynajmniej nie eksplodował mi w ręce. To było złe. Dobra. Zbliżę się do tego maksymalnie jak mogę, żeby tym razem nie chybić. No chyba ktoś sobie ze mnie... No ktoś sobie ze mnie chyba jaja robi. To takie porządne. Nie wiem, czy celowanie jest takie zdupione w wersji na PS1, czy co? Dobra, teraz wprost się na to będę patrzył. No! What the fuck? Czy ja będę musiał zginąć, bo coś się zgliczowało, czy jak, czy co? Coś tu jest bardzo nie tak. Lami w Raymanie. W Raymanie ramisz?
Okej, więc teraz to zrobiło. No, dajesz. Finally! Jezus Maria! Silver Lum, but we got separated. I need to find him and get rid of the pirates. But to do that, I'll need all of my powers. I'm too weak. When everything you know has come and gone. To give you back all your powers. The pirates broke the heart of the world into 800 Lums. And combining the energy has become very difficult. But there may be another solution. Have you ever heard of Polycus? No. He's the spirit of the world, and his powers are immense. He could help you defeat the pirates. Unfortunately, he has been secluded for many years. But there is a legend which says he could be awakened. If you reunite the four masks. The four masks? These masks are magical. And very powerful. They are hidden in secret and mysterious places. Find them before the pirates do. This is our last chance. I'll help you by giving you all the energy I've gathered. A silver lump? I'll have a new power! Yahoo! Now you can grab onto the purple lungs. Good luck, Raymond. Uwielbiam, jak Raymanowi nie zrobili ruchu ust, tylko tak naprawdę jego głowa cały czas, tak można powiedzieć, spazuje między modelem z otwartą buzią, a modelem z zamkniętą buzią. Bo to jest tak naprawdę, co się dzieje w tych kascinkach. Co jest dla mnie zabawne. Nie żeby czegoś. A, tym razem nie zapomniałem o tej... O tej klapeczce. Gdzie ja zgubiłem 9? Tych. O. I to mi się w Raymanie jedynce podoba. Znaczy jedynce, dwójce na PS1. W przeciwieństwie do Revolution nie pytać się co loading screen, czy chcesz zapisać grę, bo kurde, dobra, obejrzymy tą cutscenkę pierw. Ja sobie mogę też gadać na nim. Co mnie bardzo denerwuje w Revolution, to, że nie da się, że tam jest wnerwujące zapisywanie. Co zmiany lokacji, co ci się pytają? Chcesz zapisać? No kurde no. Już mogli tego automatycznego save'a robić. Więc jeśli będzie kiedykolwiek remaster Revolution, to ja mam szczerą nadzieję, że dodadzą autosave'a, nie. Czy chcesz zapisać stan gry? Czy chcesz zapisać stan gry? Bo czasem to jest tak... okropne, że w przeciągu minuty możesz się przemieścić jakieś 4 razy przez lokację. I za każdym razem ten dodatkowy czas dodaje ci się przez to, że musisz przesiedzieć przez ten loading, przez ten save screen. Nie musisz save'ować, ale nawet jak... Ale i tak musisz poczekać, aż się załaduje. Później odładuje. Guards? Yes. Polycus ordered them to eliminate all intruders. You ought to defeat them
and grab hold of all the masks. No bo kurde, no jednak to nie było jakieś, wiecie, niespotykane w grach na PS2 taki autosave. No Ratchet chyba bodajże miał autosave'a. Jestem nie odpowiem, że miał autosave'a Ratchet. Tam w sumie nawet walić Ratcheta, no na PS1 był autosave, jak ze Spiro. No coś takie, cóż, kurde. No ale no, to było na tyle w tym pierwszym odcinku z Raymana 2, więc dzięki wam za oglądanie, mam, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa!